Pierwsze takie czerwone serce pojawiło się na terenie szkoły podstawowej nr 2 imienia Kornela Makuszyńskiego. To jednak dzięki Radzie Rodziców. Niecały miesiąc później gmina Chojna również mogła pochwalić się taką inwestycją. Jak duża to jest akcja, to świadczy to o tym, jak długo czekaliśmy na to serce, bo to było około 3 miesięcy, zanim je zamówiliśmy, zanim ono tutaj trafiło i zostało zamontowane. W domu, gdy plastikowe butelki wkładamy do żółtego pojemnika, zostają nam często nakrętki. Takie nakrętki zbieramy, a następnie przynosimy je m.in. pod gminę i wrzucamy do tego czerwonego serca. Następnie, gdy ten pojemnik zostanie wypełniony, zostają one sprzedane, a pieniądze zostają przeznaczone na cele dobroczynne. 3 dni po zamontowaniu już serce było napełnione w całości i wyciągnęliśmy już 20 worków nakrętek, które przekazujemy tutaj na akcję pomocy dla mieszkanki naszego powiatu, dziewczynki z Mirowa i Julki. 30 stycznia w mediach społecznościowych ukazał się post o kolejnym sercu na nakrętki. Te z kolei postawiono w Lisim Polu. Pomysł powstania serca już dawno zrodził się u Sylwii Szuszkiewicz, która pomaga niemawe krwi. Teraz, w dobie epidemii koronawirusa, zaczął jednak dojrzewać ze zdwojoną siłą. Czytamy na stronie. No widzimy, że to działa, ta akcja. W gminie Chojna takich serc ma być jeszcze więcej. Powstał taki pomysł, że może akurat jedną byśmy mogli zamontować przy szkole podstawowej nr 1.